ferie to najpopularniejszy okres wyjazdów zimowych Polaków. To przede wszystkim czas wyjazdów rodzinnych, który coraz częściej spędzamy za granicą. W tym roku ponad 20% więcej klientów wyjedzie w okresie ferii z biurami podróży na wakacje w porównaniu do roku poprzedniego. Ferie to przede wszystkim wyjazdy narciarskie. W tym roku wszystkim nam doskwiera brak śniegu, co się przekłada na duże zainteresowanie regionami gwarantującymi dobre warunki narciarskie. Ponad 90% klientów, którzy wyjadą z nami na narty w tym roku, zdecydowała się na kurorty alpejskie we Włoszech i w Austrii, gdzie mamy gwarancję śniegu, bardzo dobre warunki narciarskie, wspaniałą infrastrukturę. Numerem jeden są oczywiście Włochy, które oprócz rewelacyjnych warunków cenimy też za słońce, za cudowne apreski, doskonałe jedzenie. Nie brakuje też miłośników wyższych temperatur i wypoczynku w słońcu. Na tych najpopularniejszych kierunkach, czyli Wyspach Kanaryjskich czy w Egipcie, w tej chwili temperatury przekraczają 20 stopni. Bez względu na to, dokąd chcemy pojechać na ferie, czy spędzić je na narciarskim stoku, czy szukamy tych wyższych temperatur, egzotycznych kierunków, to ostatni dzwonek, aby dokonać rezerwacji. Podział terminów ferii na poszczególne województwa spowodował, że rzeczywiście więcej jest tych ofert na rynku niż kilka lat temu, ale te najlepsze miejscówki, najlepiej położone hotele sprzedają się w pierwszej kolejności. Tygodniowy wyjazd na ferie do Monte Bondone z pobytem w czterogwiazdkowym hotelu z dwoma posiłkami będzie kosztował osobę dorosłą 1400 zł. Dziecko do lat 5 ma zapewniony pobyt gratis. Plus mamy również w tym regionie zapewnione skipasy dla dzieci do 8 lat w cenie. Jeśli zdecydujemy się na wyjazd do apartamentów bez wyżywienia, we Włoszech, w Austrii, taki tygodniowy pobyt będzie kosztował nas od 350-400 zł na osobę.